Właśnie rozpoczął się drugi tydzień ferii zimowych w Kościerzynie, a my z tej okazji zajrzymy do naszej kościerskiej jedynki. Zajęcia trwają od godziny 9 do 13. W ramach zimowiska dzieci otrzymują śniadanie oraz obiad. Przygotowaliśmy szereg różnorodnych atrakcji. Są to wyjazdy na basen, zajęcia rekreacyjne na basenie, wyjścia na lodowisko, na spektakle teatralne, do kina. Poza tym są to zajęcia sportowe, zajęcia komputerowe, zabawy rozwijające pamięć, logikę, wielorakie zdolności, umiejętności dzieci. Układasz pudzle, powiedz, lubisz pudzle układać? O tak, i moja siostra dostała od Mikołaja kilka pudzli. O, a powiedz, co jest najfajniejszego w układaniu pudzli? Że się rozwija umysł. Następnie przystąpiły do zajęć z harcerzami. Całe to spotkanie odbywało się pod hasłem Zaszyfrowana wiadomość. Było to dekorowanie pierników, zabawy ruchowe, memory, konstrukcje z klamerek, ale również były to zasady udzielania pierwszej pomocy, czyli taka też nauka poprzez zabawę. Również dzieci zamienią się w małych inżynierów, będą konstruować różnego rodzaju roboty. Tak, więc myślę, że ten program jest tak różnorodny, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jest dużo zabawy, dużo atrakcji i odrobina nauki. Robot z puszki, a co ten robot będzie robił, powiedz, wiesz już? Chodzić. Chodzić, oho! Jak powiedz mi, od czego tutaj trzeba zacząć tą pracę? Widzę, że tutaj tą puszkę na górę kładziesz i co dalej? Trzeba przykręcić silnik do baterii, potem tutaj przykręcić puszkę i wtedy trzeba zrobić takie coś, żeby to chodziło. Co budujesz? Śmieciarkę. Śmieciarkę? A co ta śmieciarka będzie robić? Będzie podnosić chyba śmieci. A, będzie je tak jakby połykać, tak? No. A powiedz mi, na co ona jest napędzana? Na baterię czy na baterię. W piątek z kolei gościliśmy w naszej szkole magika, który wprowadził dzieci w nieco bajkowy, powiedziałabym, świat iluzji. Takie były zabawne różdżki. Jedna, że tak się ciągle wyciągała. Jeszcze na przykład z tymi kulkami, że jak jedną ścisną rękę, to wtedy były dwie i tak kolejna i tak ciągle. Mamy kolejnego gościa w naszej szkole, to jest pani Teresa Price, bo dzieci, tutaj warto dodać, uczestniczą również w warsztatach plastycznych, ekologicznych, przyrodniczych. Dzisiaj mamy gościa kolejnego. Pani będzie uczyła, za chwileczkę zaczynamy te zajęcia, będzie uczyła dzieci mówiła o prawidłowej segregacji odpadów, recyklingu. Będą te zasady pozyskiwania papieru czerpanego, kwiaty z bibuły, tworzenie mydełek naturalnych. Co, Zuzia, robicie? Mydełka. O, mydełka. Jak się robi mydełka? Coś już wiecie, co musicie zrobić najpierw? No, zbytnie. Franek, powiedz mi, co teraz będziesz robił? Mydło. Mydło. Jak się robi mydło? No, nie wiem, ale teraz się na pewno dowiem. Dobra, a co jeszcze robiliście na zimowiskach? No, dużo fajnych rzeczy. Co ci się najbardziej podobało? Chyba teraz. My będziemy robić kwiatki. O, robiłeś już kiedyś takie? No, robię, ale inne. Kuba ma tutaj listki, pewnie jakąś tulipana będzie robił, co? Tak. Okej, a powiedz, jak się takie kwiatki robi? Jak, co trzeba po kolei zrobić? Na początek trzeba zgiąć krepę, no i wtedy robić cukierka, owinąć. No i wtedy to tak się trzyma i tak się owija. To są takie ludziki, które walczą ze sobą. I są takie fajne, ci, gumowe. Ci, którzy mają białe oczy, są dobrzy, a ci, którzy mają żółte, są źli. A to jest z jakiejś bajki, tak? Nie. No to są takie, no czasami są takie te animacje. Aha. Są nawet takie złote, te Super Zingsy. Lub no takie ultra rare, które są najciężej do zdobycia. No są i też srebrne. O, na przykład ja tu mam srebrnego. I ja. No. I on ma za te karty. Jest taką mocą. No, bo każdy ma jakąś moc.